Cześć, dobry wieczór. Dziewiąty etap WTA Espania, zakończony sprintem z peletonu. Najszybszy na mecie był Sam Bennett z Deceuninck Quickstep, a zwycięzcą etapu po relegacji Bennetta został ogłoszony Pascal Ackermann z Bora Hansgrohe. Także tyle na dzisiaj. Nie no, żartuję. Ja nazywam się Marek Tyniec, komentuję dla Was wydarzenia na najważniejszych wyścigach kolarskich. Miało być dzisiaj krótko, pewnie będzie, bo etap płaski, ten jeden z czterech płaskich etapów hiszpańskiej Vuelty, już niemal zapomnieliśmy, że tam jadą jacyś sprinterzy, a jest ich całkiem spore i zacne grono. No i ten finisz naprawdę, naprawdę emocjonujący, ciekawy, z takim nietypowym dojazdem, bo bardzo, bardzo spokojnym. To znaczy, kiedy na ponad 20 km przed metą ucieczka dnia została skasowana, peleton w zasadzie się rozjechał. Nie było nadawania, bardzo długo nie było nadawania tempa, nie było rozkręcania tego tempa, nie było ustawiania pociągów. Kolarze jechali w zasadzie całą szerokością drogi w równym tempie, bez szaleństw i dopiero naprawdę niedaleko przed metą wzięli się do takiego bardzo, bardzo poważnego ścigania. No i sam finisz wyglądał naprawdę ciekawie. I Bennett był szybszy. Bennett w tym momencie naprawdę wyrósł na jednego z najlepszych sprinterów. Jego tutaj te dwa do tej pory pojedynki z Ackermannem godne uwagi. Ackermann też jest świetnym specjalistą tego typu finiszy, no ale jednak to Bennett jest właścicielem zielonej koszulki Tour de France. Wygrał etapy dwa na Tourze, wygrał jeden etap tutaj. Wcześniej również prezentował się dobrze. No i został mimo to relegowany za w sumie stosunkowo niewielką przepychankę, ponieważ no, próbował bronić swojej pozycji w pociągu Deceuninck Quickstep przed zawodnikiem Treka, Łotyszem Pinszem, którego no wypychał barkiem. Tak? Łotysz próbował się tam wbić w ten pociąg Quickstepu, czy to na koło Bennetta, czy przed koło Bennetta. No i Bennett go dwa razy tak trącił barkiem. Słuchajcie, realnie rzecz ujmując, jeszcze całkiem niedawno kolarzom większe przewinienia chodziło na sucho. Wygląda na to faktycznie, że sędziowie UCI, komisarze UCI na poważnie wzięli się za pilnowanie bezpieczeństwa kolarzy. Czy to jest efektem tego fatalnego wypadku Fabio Jakobsena na Tour de Pologne? Czy nie tak dawno w sumie pamiętacie tą relegację Sagana na Tourze, kiedy wypchnął Cavendisha? Sagan generalnie jest pod obstrzałem, jest pod obserwacją, ale nie tylko. No, bywało w przeszłości tak, że wielkim mistrzom uchodziło to na sucho. Pamiętajmy, że za nawet nie za faul, ale za takie zajeżdżanie i za zmianę linii sprintu nie zwycięstwa, bo podniósł ręce nieuprawniony, bo jednak Roglicz wystawił mu koło, ale dobrego miejsca w Dierz Bastonierz został pozbawiony mistrz świata, Julian Alaphilippe. Także wygląda na to, że faktycznie komisarze UCI biorą się za posprzątanie na tych finiszach. To oznacza, że ci zawodnicy, którzy specjalizują się w takich rozgrywkach, też będą musieli zmienić trochę swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia. To, jak do tej pory jeździli, będą musieli bardziej zwracać uwagę na to, czy jadą, czy faktycznie trzymają tę linię sprintu, czy no, nie są zbyt agresywni. To też może spowodować, że będziemy obserwowali zwycięstwa innych kolarzy, tak? Na przykład innego typu kolarzy. Nie wiem, czy bardziej aerodynamicznych, czy może nieco mniejszych na przykład, czyli bardziej takich zwinnych niż silnych fizycznie. Zobaczymy. Jest to wszystko ciekawe w takim długim terminie. Jeżeli ktoś śledzi to, co dzieje się w kolarstwie, trochę bardziej uważnie, no to jest to jakaś tendencja, którą warto obserwować. Piąte miejsce na dzisiejszym etapie zajął Jakub Mareczko. Jakub Mareczko, lider CCC, jeżeli chodzi o sprinty, jeżdżący z włoską licencją, pochodzący z Polski. I pewnie gdyby nie ten fakt, to zwracalibyśmy na niego trochę mniejszą uwagę. Warto podkreślić, że
Wbrew temu, co często można przeczytać, to jest naprawdę dobry kolarz, to jest dobry sprinter. Tę Vueltę jest bardzo dobrze, był trzeci, teraz jest piąty, naprawdę, naprawdę fajnie. No, jego te porażki na Giro na przykład dwa lata temu, jego wycofywanie się z wyścigów, no, stało się trochę anegdotyczne. Wiadomo, że kibice kolarscy lubią kpić, lubią sobie żartować, internet sprzyja do robienia memów czy do pisania złośliwych komentarzy. Natomiast to jest bardzo dobry zawodnik, to jest bardzo dobry kolarz. Tutaj bardzo dobrze finiszuje, naprawdę jest szybki, jest aerodynamiczny, jest dynamiczny. Trzeba jeszcze podkreślić, no, że nie może za bardzo liczyć na dobre rozprowadzenie, jak na kolarza bez takiego pociągu radzi sobie świetnie. No i zobaczymy, jak się potoczą jego losy. Ja tak naprawdę chciałbym, żeby on utrzymał się w ProTourze albo żeby przynajmniej trafił do dobrej grupy prokontynentalnej i miał jeszcze szansę wystartować, nie wiem, czy w Giro, czy we Vuelcie i w paru dobrych wyścigach, bo jeżeli popatrzymy sobie tak naprawdę na sprinterów, którzy brali udział choćby w Tour de France, którzy przyjeżdżali tam w pierwszej dziesiątce, czy w pierwszej ósemce, to nie są gorsi sprinterzy niż Jakub Mareczko. Trzeba o tym pamiętać. Jak popatrzymy sobie, nie wiem, na przykład na wyniki etapu na Polach Elizejskich, czy w ogóle na sprinterów, którzy tam walczyli na Tour de France, czyli tym wyścigu takim, no, najbardziej eksponowanym, jeżeli chodzi o sprinty, to mamy takich zawodników jak Hofstetter, jak Walscheid. Pamiętajmy, że nawet wielkie gwiazdy, takie jak Viviani, czasami mają długie serie bez zwycięstw. Brian Cocard też wcale nie jest zawodnikiem, który na tych najważniejszych imprezach wpisuje się dobrze. Więc myślę, że Jakub Mareczko ma potencjał na to, żeby być przynajmniej na takim poziomie jak oni i mieć taki kontrakt jak oni. No i cóż, życzę mu dobrze, bo chciałbym zobaczyć rozwijający się jego talent, bo no, dlaczego nie, tak? Trzeba ludziom, słuchajcie, dobrze życzyć. To jest wciąż młody zawodnik, sprinterzy są w stanie długo wygrywać, on ma 26 lat, więc jeszcze wiele przed nim i może postawa na tej Vuelcie przekona potencjalnych pracodawców do jego zatrudnienia, chyba że już ma coś dogadane, o czym nie wiem. A jeżeli nie ma, to mu tego życzę. Słuchajcie, tyle ja. Jutro pagórki, w sobotę duże góry, w niedzielę Angliru, więc będzie się działo. Oglądajcie Vueltę, bo to ostatni wyścig tego sezonu. Dziękuję Wam uprzejmie i do usłyszenia. Cześć.